Drugi film, teraz gramy Phila, a to jest Ucieczka z piekła, czyli seria, gdzie gramy aż od samego brązu, po sam szczyt, dopóki nie wyjdziemy z tak zwanego Elo Hell, czyli piekła, najgorszego Elo, z którego nie da się wygrać, bo truluje was drużyna. I przede wszystkim udowodnimy, że Elo Hell jest jak trud w pracy influencera. Nie istnieje! No i okej, mamy supporta. Gramy w Phila i mam nadzieję, że jak będziemy grać w Phila, to nie będziemy grać supporta co grę. Nie wiem, jak to działa na low elo. Zbanujemy może mastera i bo on zawsze bywa nieprzewidywalny. No i jako, że widz zasugerował w komentarzu, że na suporcie mamy zagrać Lulu, to teraz będziemy wyciągać Lulu jak 1v9 King Kaseko! Rank 1 bestia. Oczywiście Lulu Dragon Trainer. Dźwięczka z kapeluszu w takim rozeznaniu. Ignajcik i nie pierdolimy się w tańcu. Więc szybko przed grą sprawdźmy, jakie runy gra Kaseko. Kaseko Grandmaster, ale pislow, ha 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 ha. Okej, okej, widzę, że to jest pies. A Ery to, dobra, tu nie musimy nic zmieniać. I tutaj gramy Revitalize'a i Font of Life'a. Dwa razy AP i HP na pierwszym levelu, czyli tej dominacji od wczesnej fazy. Build Moonstone w Redemption, coś tego typu. No i maksujemy zapewne E do 3, potem W, potem E i Q. Standardowo, dobrze, zanotowane. I kupujemy Dream Makera. Spoko. Wszystko co trzeba, zanotowane. Gramy w Leonę z Tristaną, więc troszkę mocniejsze mogą mieć wjazd, ale mamy Caitlyn i Lulu, więc raczej tutaj powinniśmy agresją to rozegrać. Co prawda nasza drużyna jest, kurde, dosyć średnia. Mamy 3 AP zawodników w górnej części mapy. No szczerze mi się to nie podoba, zwłaszcza jeżeli taka Irelia by się na przykład sfidowała, kupiła Witsenda i Merkury, mielibyśmy naprawdę nieprzychylną sytuację. Swoją drogą zobaczymy, zobaczymy jak tutaj będzie się dało to ugrać, bo nie ukrywam, że gdybym w pełni chciał wygrać właśnie supporta, to nie wybrałbym lulki tak standardowo bardziej, tylko coś bardziej może pod dymanie 1v9, jakiegoś maga po prostu, jakąś LeBlanc, Zoe, o Zoe na suporcie, Huey'a. No ale z tą Lulu też powinno być jako tako. Też tutaj Leona ma ikonkę miecza z sezonu drugiego, czyli ewidentnie kolega gra w tą grę od 12 lat i nadal siedzi w brązie. Ciekawe, bardzo ładna ikonka, mam ją też na moim koncie istowskim. Na moim OG koncie, na którym no zbytnio nie gram, bo nie gram na EUNE, chociaż to jest na EUNE. To też moje stare konto, nie jest to konto od Riotu, tak jak niektórzy tam pisali w komentarzu. Nie, Riot nie chciał dać konta na ten challenge, ale jako, że można mieć jedno konto z League Partnerem, to właśnie tutaj mam tego League Partnera na iście. Dobra, zaczynamy z Pergaminem. Nie ma co tutaj kmić z jakimś Doranceringiem. Nie, ten start, no nie oddaję. Typowo jak Kaseko powinienem pójść się teraz wywrócić na pierwszym levelu, ale może tego nie zrobimy. Oni mają też Hail of Blades na Tristanie i Leonem, więc mają całkiem silny wjazd. I teraz pytanie, czemu nasi kumple są AFK? Diana, items, hello, kolego. Dobra, on się cofnął i zrozumiał swój błąd. Dlatego trzeba takie rzeczy spingować, powiedzieć koledze, no bo jeżeli nie miałby mieć itemów, no to troszkę Lipton. Bez itemów ciężko coś zrobić. Zobaczmy jeszcze szybko, co Kaseko gra na pierwszym levelu. Stawiam, że Q, tak, bierze zawsze Q, więc zanotowane. Na parek miło, kolega podziękował. No i kolega na Caitlyn jest AFK. Nie jest to ciekawa rzecz. Grałem Shaco. Zazwyczaj widzimy, że Shaco nie ma tutaj w topside, nie? Więc Shaco będzie zaczynał gdzieś na błocie. Się ruszył? Ruszył się, kupił item. Dobrze. Więc Shaco bardzo ma nadzieję, że zrobi tak. Red razem z kurczakami naraz i potem pójdzie w nas, nie? Więc będziemy chcieli to wcześniej zwardować, żeby nie paść jakoś wcześniej. Dobra, no tutaj troszkę spóźnienie na tego pula. Możemy mu tam walnąć z dwa auto-ataczki, żeby kolega miał nieco prościej. Mogę, bardzo dziwne rzeczy się dzieją w topside, że Veigar tam nadal goni i nie ma go. No ewidentnie chcielibyśmy mieć prio, ale no nasz zawodnik jest lekko do tyłu. Ale ona tu już mogła E szukać. On bardzo agresywnie gra tam Tristaną, ale bo on chyba zaczął z Q. Halo? Ignite? Strzelaj tą Caitlyn. Dobra, ale Caitlyn zabijasz dwóch? No Caitlyn powinna tej dwóch zabić. To jest tak zwana śmierć na własnych zasadach, jak uczył Random Bruce. Zabijamy się, o, wbił drugi level. No to chyba jednak nie umrze. Dobra, no szkoda, szkoda, że Caitlyn nie chciała z nami tak bardzo agresywnie grać na początku. To jest właśnie ten problem tego wszystkiego, bo gdyby on tam dorzucił te autoataczki razem ze mną w tą Tristanę, to ona by w ogóle podejść nie mogła. Zwłaszcza, że ona zaczęła z Q. No ale no tak czy siak nie jest to tragiczne, bo dwa kile dla Leony, my tu mamy killa. Jeszcze mamy też wave'a.
pod nami. Troszkę tutaj go przytrzymam. Postaram się tak przytrzymać. Siup, 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 siup. Dobrze. Tu jest wart w tym krzaku, więc na to trzeba uważać. Za Kevin to przyjdzie. Okej. Troszkę creepów wziąłem, te, które były umarły. No generalnie wave jest dla nas dobry, no bo zobaczcie, że Caitlyn teraz wszystkie te creepy weźmie. A Tristanka bardzo dużo tutaj straciła. Więc all in all wyszło dobrze. Ja tutaj zlaskituję mu tego kanona, żeby przypadkiem kolega nie miał problemu. No. Troszkę tutaj był problem, no ale no, jesteśmy strasznie do przodu, bo teraz my możemy grać na slow pushu tego lane'a. Powoli to pushować. Jak oni będą chcieli w nas podejść, to będziemy mieli trzeci level, gdzie Tristana ma nawet pierwszy, ona tu chyba nie może nawet wejść. Możemy sobie tutaj postać. No i dawaj, dawaj ją, holo. Wiewiórka. I strzelasz. No, mega unlucky. Ziemek tam nie umarł. Ale dobra, strzelaj teraz w to. Wave'a, wave'a, kolego. Wave'a, wave'a, wave'a. No trochę podkręcił. No, go tutaj trochę pogrzało. Ja jednak mimo wszystko zrecallował tutaj. Ty, jaka agresja ze strony tej Leony. Ja bym szukał recalla, kolego. Mamy idealny spot, żeby zrecallować. To już nic nie weźmiesz, a masz tyle golda do zużycia. Dobra, Dark Seal i kupujemy buty. Czerwone do tego. I teraz poszukałbym jakiegoś ganka na midzie. No, Tristana, nie wiem co się z nią stało. Jakby wyszła, jest szako, więc uważaj. Dobra, nasz zawodnik gdzieś tam się jako tako trzyma. My wybiegamy w mida. No do topa raczej nie ma co, więc mogę sobie już wracać do bota. Okej. Ja sobie tu postawię kolejnego Pink Warda. Ty, o co chodzi z tą Tristaną? O, wrócił. On na coś czekał. Kupisz sobie cztery potki. Dobra, no jak tu już chcesz to przejąć, to przejmujmy. Ciekawe rzeczy się tu dzieją. I teraz teoretycznie chcemy przejąć krzaka. To jest nasze zadanie. Przejąć krzaka. Tutaj jeszcze troszkę możemy wyharasować. I chcemy teraz trzymać tego wave'a, żeby on się do nas pushował, a żeby oni nie mogli podejść, bo to już jest... My już tutaj zajmujemy się tak zwaną totalną dominacją tej linii. Nie pushuj tego. No i tutaj nie wiem do końca, co autor miał na myśli. To już taki akt desperacji. Ładny trapik. I strzelaj, Caitlyn. Jeszcze jeden autoatak. No, troszkę za blisko podeszłaś, ale jest jak jest. Pushuj to, pushuj, 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 pushuj. Push wave'ika. Okej. Elegancko damy radę. No i klasa. I teraz... Nie, 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 nie. W takiej sytuacji nigdy nie gridujcie. Bo on weźmie tego plate'a, ale co mu da ten plate? Absolutnie nic. A problem z tym plate'em jest taki, że teraz on będzie nieco spóźniony. I normalnie ten botlane... Ta Tristana, ona mam wrażenie, że jakieś lagi ma, bo on już powinien trzy razy Tristanem już tu przyjść. I on teraz jest trochę off tempo na recallu, powinien być, gdyby tamci normalnie przyszli. Bo trochę wolno im to idzie. Teraz idziemy na mida i oni chcą tu już FF-ować. Nie wiem czemu chcą FF-ować. Jak ja to teraz Kaseko Poli zaraz wlatuje. Nie by chciał coś grać? Dawaj, gramy do przodu. Kaseko Poli. I żegnasz, nie? Nie wiem, dziwne, że gościu chce FF-ować. Ma piąty level do trzeciego. O co chodzi? Chciałbym to wiedzieć. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, co jest w głowie... report top for feed. I bo to jest szako. Halo? Chodźcie, skontestujmy to. My tutaj gigady mamy to. Dobra, gościu się rusza tym... Diana! Chodź! Wow! Nie wiem, naprawdę! Możemy to grać, możemy to grać! Grajmy, grajmy! Wiewiórka! Kaseko Poli! Okej! Okay. Dobrze! Super, o to chodzi, chłopaki! Powiem tak, z tego supporta nie gra się najprościej, bo ja jakby strasznie trzeba... O, dobra, ja mu to dopuszuję. Strasznie trzeba dowodzić. Trzeba, jakby nie można wziąć, ciężko wziąć sprawy tak stricte w swoje ręce. Tylko trzeba do tego mocno zachęcić drużynę. No szczerze, może ją tu zdejmować nawet, nie? Ja mu stankuję. No biją!
No dobra, chyba po prostu nie dajemy na tych samych falach jeszcze z tą Dianą. Musielibyśmy tutaj na jakiś test zgodności małżeński przejść. Dobra, flashnę to. Tutaj jeszcze tak. Będziesz go bić. No, Szako się pojawił jak z Filip z konopi. Tom Caitlin, uważaj kolego. Nie podchodź, nie podchodź. Daj mi zrikolować, na spokojnie. Hu hu hu. Naprawdę, no już powoli rozumiem, co tutaj niektórzy mają na myśli, mówiąc, że w tym brązie faktycznie jest ciężkie, takie trochę elohel. No Tristana w ogóle ma dwa levely do tyłu i tak bardzo agresywnie tam leci. Topa wydaje mi się, że nie ma co grać, no to jest Singed, on troszkę intuje i z nim może być różnie, ale postarajmy się właśnie, żeby nasza Caitlyn trzymała fason i żeby to jej się dobrze grało, chociaż widzę, że on ma mental dosyć słaby. Nie bój się, nie bój się, do przodu, skacz! Dobra, zabijamy. Spokojnie, mam jeszcze ereczkę, nie musisz się bać. Szczerze, no jakby powiedziałbyś, nie zabieraj creeper killi, no ale chyba trzeba, no. Bij to, kurwa, on będzie coś pisał, please stop. Jezusie, nie? Nie denerwuj się, koleżko. It's fine, we're winning this game. Po prostu, let me do my thing, nie? To jest, wardujemy w razie czego. Kurde, tam jest akcja. Niech on dopuszuje to i teraz spinguje mu, żeby zrecallował. Recall. Dobra, trochę go tutaj wypałkujmy, szkoda, że nie żyje. No temu Singedowi raczej nie pomożemy. Są czerwiaki. Fajnie by było je przejąć, prędzej czy później. Okej. Okay. Kaseko poli. Mam jeszcze Ignite'a. Więc chyba go ignite'uje i go zabijamy, dobra. Teraz tutaj dalej można grać. Irelia nie chce ze mną zejść. Okej, okay, ten gdzieś się ukrył. I guess, że cofnę po prostu i idę w bota. Hu hu hu! Więc teraz tak, Moonstone. I tak jak Kaseko szedł w Redemption. Let me be alone at top. I know it's hard to understand my champ, cause you are bronze. No tak, czyli jako, że on jest w brązie, pewnie naoglądał się filmów jakiegoś The Bowsa czy innego top lane Zagrimera i teraz myśli, że poskładał wszystkie światy i to, że on się wyjebał 5 razy, to jest dobry ruch taktyczny. Dobra, jesteśmy tu. Teraz mamy 7 level, więc maksujemy już poli. W międzyczasie nasz Echo bierze drugi tower. Czerwiaków nikt nie chce kontestować. Dobra, oni mogą próbować w nas wejść, ale tu go pyk cyk, pyk pyk, tego wiewiórka. Bardziej tą ereczkę rzuciłem, żeby przerwać mu dojazd. Dobra. Możemy zamienić. Teraz Dreammakera, tak? Kaseko tam Dreammakera grał. Tego co widziałem. Dobra. Lekko wypołkujmy. Widujmy ziomeczka. Ten tu możemy go zabić. Okej. Okay. Wow, i Caitlyn zabiła. W ogóle bardzo słabe jest to, co robi Talona tutaj, bo my mamy Perma Prio. Ja na tej cały czas staję tego Pink Warda i ten Pink Ward jakby nic jej nie daje, bo ja go mogę praktycznie cały czas niszczyć, a on jakby nic z tego nie zyskuje, oprócz tego, że traci Golda i daje Golda nam. Dobra, tu jest jakaś akcja, no ale niech on se strzela. Rzucił mu to do przodu, zapraszam. Może wiesz, jak no strzelaj w ten tower! Kolego, nie chcemy denyować tu żadnych creepów, leć do przodu! Wow, świetnie. I teraz tu może być Shaco, ale my się go nie musimy bać. Bo jakby był ten Shaco, to teraz podrzucasz go, Kaseko poli. Jakby nie trzeba, możemy zabrać parę killi. No i nic tam nie robią, nie? O to chodzi. Jakby, żeby się nie bać, nie? Trzeba wyzbyć się strachu, bo strach jest tylko w twojej głowie. A jak się już wyzbijesz i zaczniesz czuć tą agresję, to jesteś w stanie tak komuś wyjebać, że nawet sam byłbyś w szoku, że coś takiego jest możliwe. Więc mamy Redemption, Redemption na dwójeczkę sobie ustawiamy, tak żeby, no zawsze tam w czego kogoś uleczyć, nie? Coś rozegrać. Diana jest tu, więc chcemy od razu wybiec z mida. Spingujmy, że jest Herald do wzięcia, więc gdzieś tam tego Heralda byśmy grali. Przez mida do Heralda, niech ten człowiek się cofnie do bazy. On ma z 10 tysięcy golda w portfelu. Ja tu nie chcę grać samemu, no ale jesteśmy trochę off tempo z naszą drużyną. Ta Caitlyn powinna z 3 razy już się cofnąć. Już powinna tutaj ze mną na midzie być. Szczerze wydaje mi się, że następny item... No... Weź mida tą Dianą i chodźmy w Heralda. Kolego, dobra.
Co? Dobra, nie wiem co tu się dzieje, ale dobra, czy my możemy przejść w Heralda? Jakby, nie mam pingów już, halo? No, wychodź w Heralda, zostaw tą Leonę! Herald, 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 Herald? Są obiektywy na mapie, są po to, żeby je robić. Herald. Dobra, tu on troluje, on troluje. Nie chcecie iść w Heralda, to chociaż go zabijmy. Halo? 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 Jezu, no... Czasami... Kurde, tej chłopaki... Faktycznie mają problemy. Dobra, tu jest gdzieś Shaco, a Shaco tam gdzieś umarł od losowego tego. I teraz kolega samuraj może tutaj zrobić kwadrabójstwo. Wow! Więc no nie ukrywam, z tego supporta nie jest łatwo. Dobra, zabił tu. Raz, dwa, trzy. Czy uda nam się to wszystko rozegrać? Jeszcze wyflaszuje. Kaseko wiewióreczka. No i super, zabójstwo. I czy teraz moglibyśmy tutaj wziąć ten inhibitor? Ja, kolego, w razie czego mam tarczę. No. On się wczuł, że jest właśnie Proxy King i będzie teraz proxował, tak? A w ogóle mam Redemption cały czas. Bym zapomniał, nie? No ale sorry, ja nie gram supportem. Zapominam o takich rzeczach. Pyk! Kaseko poli. On tutaj jeszcze gra, możemy to grać, halo? Nie, Amerykę zaraz. Pum! Dobrze, nie masz się czego bać. Ja stoję za tobą. Dobra, wycofajmy się, nie? Zrecolujmy, już wystarczy tych emocji. I need kills, all. No faktycznie, no to jest ten problem. Dobra, zagrajmy teraz to i powiedzmy w jakiegoś mandata może, bardziej tak agresywnie. Tak, taki team ewidentnie, to jest właśnie problem tej gry. Ona, przypominam, że chciała tą grę zffować. Naprawdę ma bardzo dziwny mental ten zawodnik. No nie dziwię się, że z takim człowiekiem ciężko się współpracuje. A pamiętajcie, że jeżeli jesteście dobrym teammate'em i dobrze się z wami współpracuje, no to o wiele prościej jest zwyciężyć te gry. Więc teraz jest tutaj aferka. Chłopaki tam coś robią, jakiś przekaz. Dobra. Zrobimy tutaj chociaż tego. O, ja to chyba będę musiał to odpuścić. Irelia z potrójnym zabójstwem. Ale ta Caitlyn, jakby możesz strzelać, możesz strzelać, możemy się bić. Niech gra, niech gra. Spokojnie. Dobra. Siup. I kajtujemy. No i o to chodzi. I teraz zium. I umrze. A, to sobie zerkujemy. Tu jest jeszcze gdzieś ten. No to Kaseko poli, to jest ten. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Fuck Kate, you are zero without your support, who is also a damn noob smurf bastard. Czyli co? You're a zero without your support, who is also a damn noob. A, czyli, czyli, bo ja nie wiem, czy jestem, czy mnie nazwał smurfem, czy noobem. I już nie wiem, kurde, sam myśli na ten temat. Dobra, na spokojnie, ojojoj. Może tutaj nie być aż tak spokojnie. Ta Irelia, kurde, już mocno ciacha. Trzeba ją bardziej zrespektować i trzymać na nią polimorfię. Szkoda, że to jest dętka. Ten też umrze? A nie, nie umrze, bo Tristana nic nie bije. Okej, okay, no nasz kolega na Singedzie cały czas gazuje tutaj całą bazę przeciwnika. Ja też do końca nie rozumiem jego playstyle'u, bo jego playstyle jest chyba taki, jak właśnie The Boss chciałby być, że nie wiem, że dużo presji nakłada, biega po enemy lesie i gdzieś tam nabija sobie staczki. A problem jest taki, że kurde... ma 135 creepów, ma mniej creepów niż Diana, mniej creepów niż Irelia. On teoretycznie powinien zgarniać 3 wave'y naraz. Też nikt tu nie pinguje wardów. Pingujcie wardy, chłopaki. Jak widzicie, że jest jakiś ward, od razu G na klawiaturę, ping i lecimy. Więc teraz tak, tą Dianą by trzeba zagrać. Ona ma 12 level, więc całkiem silnie. Ej, trinket mi się sprzedał. Gdzie jest mój trinket? Halo? Zniknął mi trinket. Dobra, ukradłem killa, ale to wszystko przez to, żeby mieć taki na Medjaju. Dobra, biegnij. Dobra, grajmy.
Może Nashora zrobimy? Patrzcie w Nashora, drużyno? Nashor! Tu? Nie, tu nie. Tu. Ska... Halo? Dobrze, nie ma R-ki. Grajmy. Graj. Okej, okay, a może teraz zrobimy Nashora? Może teraz? Bo chciałem bardzo to spingować, że moja drużyna chciała zrobić Nashora, ale oni ewidentnie chcą się tu bić. Chcą się tu bić, no dobra. Więc może weźmy w takim razie te dwa inhibitory, które zostały tu wzięte. Tu. Nie, nie bijcie się. Inhibitor. Go. Tak, inhibitor, na spokojnie. Nie ma co. I teraz Nashor. Nashor? Go, Nash? Kurczę. Bardzo ciężko jest dowodzić tymi chłopakami. Forza UA. To chyba jakoś tak ukraińsko brzmiący nick. Dobra, i turn if they come. Dobra, ale chyba nie podejdą. Dobra, teraz czemu nasz Echo zamiast bić Nashora, to kręci jakieś kółka? Bo Nashaka ewidentnie chce tutaj coś grać. Ale dlatego my mu dajemy to, żeby mieć wizję na nim. Piusek jeszcze jakiś. Jest Nashor. I teraz... Można by się cofnąć, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba wykorzystać to, że mamy Nashora i oni nie wiedzą, co się dzieje. I Shaco jest. Zbijmy teraz tu Medjaya, w sensie Medjaya, Banshee. I biegnijmy do przodu. Mamy teraz dwa wave'y z dużymi creepami. Mamy Caitlyn. Nie możemy to wykorzystać. Nie ma się czego bać. Tam jest coś za plecami. Pytanie, czy to jest ktoś, kogo możemy się bać. Nie wiem w sumie, czy to dobre, że mu dałem tą tarczę. Bo to trochę tak go... Ej, bo tu jest Tristana, która kradnie nam creepy. Chcielibyśmy, żeby ona się przede wszystkim od tych creepów odwaliła. Dobra, zabijemy ją jeszcze. Sprawda, nie kliknąłem E na nią, ale niech będzie. Szybkie zabójstwo. Tu jest jakaś aferka. Rzućmy tam im Redemption jeszcze do pomocy. No i teraz Singed powinien chyba ich zagazować wszystkich, nie? Dobra, siup. I bijmy. W ogóle ja wszystkie kile biorę, ja nawet nie wiem z czego. Nawet nie wiem z czego ja wziąłem te wszystkie kile. No i skończmy. Skończmy to, grę. Ewidentnie o wiele cięższa, ciężko się gra z tego supporta. No na razie te gry będą takie, no bo niestety to jest ten poziom chyba brązowy. No tutaj, jeżeli chłopaki myślicie, że brąz to jest elo hell, no to faktycznie chłopaki dziwnie grają, no ale przeciwnicy jeszcze dziwniej grają, więc jeżeli wygracie troszkę lepiej, no to gdzieś tam da się to wyciągnąć. Więc to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić subika i napiszcie w komentarzu, jakiego ludzika wiecie czego zagrać. Pozdro dla was. Siemanko. A! I dlatego, kto obejrzał do końca, tutaj jeszcze jest kod na Gravesa. Kto pierwszy, ten lepszy.